Cześć i czołem, witam was kochane asiorki w kolejnym vlogu na moim jakże skromnym kanale. Słuchajcie, na samym początku chciałbym wam przypomnieć, że zbieramy nadal w dalszym ciągu pieniądze dla Dominiki, który... Wróć. Zbieramy, kochani, w dalszym ciągu pieniążki dla Dominiki, która, jak dobrze wiecie, potrzebuje naszego wsparcia, aby odbyć kurację przy użyciu komórek macierzystych, co pozwoli jej na odzyskanie czucia w nogach. Link do zbiórki na portalu się pomaga. Oczywiście wam wrzucę w opisie tego vloga. Mam nadzieję, że będziecie tak mili i pomożecie, chociaż SMS-em. Moi drodzy, Dominika ma już prawie 12 tysięcy, więc wszystko idzie ku dobremu. Moi kochani, jak dobrze wiecie, mamy serię Czytać Każdy Może, serię o książkach i zgodnie z zapowiedziami z początku tego miesiąca kupiłem dosyć dużą ilość książek, więc tych vlogów teraz będzie sporo, bo czytanie, jak wiecie, jest piękną, wspaniałą przygodą. Jest autor, jeden z moich kilku ulubionych autorów zagranicznych. Autor nazywa się Lee, a nazwisko ma Child. Jest to autor wspaniałej serii o Jacku Reacherze. Nie wiem, czy kojarzycie postać z tego dwupaka. Tom Cruise. On właśnie grał w ekranizacji książek z przygodami Lee Childa. Podobnie to jak jest z Tomem Clancy'm i Jacku Ryanie, też są filmy. Tutaj akurat się wciela Tom Cruise i filmów nie widziałem, bo filmy mnie, jak wiecie, nie interesują za bardzo, albo nie tak bardzo jak książki. I o co chodzi, słuchajcie, Jack Reacher to jest taka postać, nie jest to super bohater, natomiast jest to człowiek obdarzony niezwykłymi umiejętnościami. Jest to były major żandarmerii. Były, bo już emerytowany. Do tej pory około 20 książek pokazało się z tej serii, także jest to naprawdę tasiemiec. Ale przygody są bardzo, bardzo, słuchajcie, fajne i godne polecenia. Tutaj macie po środku właśnie Lee Childa, z prawej strony aktora Toma Cruise'a. Bardzo, bardzo, bardzo fajne, przygodowe, sensacyjne, kryminalne, szpiegowskie powieści. Tu są różne fajne wątki. I co jest fajne, to jest otoczone takim realizmem. Nie są to jakieś super, mega wymyślone historie. Nie ma tam nadprzyrodzonych mocy czy rzeczy, których standardowy, dobrze wyszkolony żołnierz nie mógłby zrobić. Co ciekawe, Lee Child gra też w filmach. Nie wiem, czy poznajecie postać w środku, tak? Praktycznie w każdym filmie, w którym ekranizacji swojej książki, Lee Child gra jakąś taką małą rolę. Jest to taki fajny epizod. To też dużo mówi o nim jako o człowieku. Tak mi się wydaje. Bardzo jest to fajnie okraszone takimi różnymi dziwnymi rzeczami. Lee Child jest w każdym filmie. Jak sobie wpiszecie Lee Child filmy, to wam Google Grafika pokaże dużo takich cutscenek, gdzie oni gdzieś tam się po prostu pojawiali. Jak wam pokazywałem, mam dwupak, tak? Mam dwupak składający się z dwóch książek. Ja już generalnie w historii przeczytałem 7 albo 8 książek razem z tymi. I jest naprawdę bardzo fajna, męska lektura. Pełna bujek, strzałów, może nie pościgów, ale bo to raczej jest wszystko takie troszkę bardziej poważne. Ale są jakieś bójki, są jakieś sceny akcji, ale z umiarem. Jest to tak bardzo fajne pisane, jest bardzo dużo odwzorowań do historii Stanów Zjednoczonych, do geografii Stanów Zjednoczonych. Bo na czym to polega, tak? Jack Reacher po odejściu ze służby znika, czyli nie ma karty kredytowej, nie ma
telefonu komórkowego, nie ma stałego adresu zamieszkania i po prostu wędruje po Ameryce, chcąc być z różnych powodów, o których będzie mowa w książkach, niewidoczny dla służb, tak? Ale ma te znajomości i niektórzy jego byli współpracownicy, proszą czasem o pomoc, czasem on natrafi na jakąś sytuację albo na osoby, z którym jako policjant, tak, no był żandarmem, czyli był policjantem w wojsku, trafia. I tak się zaczyna właśnie książka jednym strzałem. Tak trochę nas, trochę może pospoileruje. Świetny kryminał, fajne kino akcji. O co chodzi? Słuchajcie, chodzi o to, że zaczyna się książka opisem zamachu, który wykonuje snajper na ludności, powiedzmy cywilnej, w St. Louis, czy albo w Louisville. I co się okazuje? Jest to osoba, z którą właśnie Jack Reacher miał styczność podczas bycia żandarmem. Jest to osoba, która dokonała bardzo podobnego zamachu, można powiedzieć, w Iraku podczas operacji Pustynna Burza. I ta sama osoba, która była, którą sprawę rozwiązał Jack Reacher jako żandarm, to wraca do niego po kilkunastu latach i osoba, której zostało coś udowodnione, ale z powodów politycznych nie została ta osoba ukarana, to cała sprawa wraca, tylko teraz na cywilach w USA. Fajne zwroty akcji, dużo ciekawych wątków, wątek zbrodni i kary, wątek moralności, wątek terroryzmu, wątek przekupstwa polityków, skorumpowanej policji i stu innych rzeczy, relacje ojca z synem, adwokata i prokuratora. Fajna książka, pełna tego, co dla nas, osób, które książki czytać lubią, jest, zgubiłem myśl. Tak wygląda ten pierwszy tom, tak? Czyli Nigdy nie wracaj. Czyli jednym strzałem, a drugi to jest Nigdy nie wracaj. Czyli znowu powrót do jakichś tam korzeni Jacka Reachera, tak? Prywatna wizyta u osoby, która bardzo mu się spodobała, u kobiety, powoduje przymusowe przywrócenie do służby, więzienie, zabicie dwóch żandarmów w Afganistanie, ucieczkę po Stanach, poznanie swojej córki. Takie tutaj się dzieją rzeczy, także bardzo polecam. Nigdy nie wracaj, też świetna powieść, naprawdę walająca w fotel. Nie jest to chronologicznie napisane, co też myślę jest ważne. Te książki nie są z tobą jakoś ściśle związane, można czytać je osobno i podobnie jak weźmiecie każdą inną książkę Lee Childa, inną książkę opowiadającą o historiach, o perypetiach naszego Jacka Reachera, każda książka będzie dobra. Są tam oczywiście jakieś odwołania do przeszłości, do poprzednich sytuacji z jego życia, ale wszystko jest napisane w ten sposób, że spokojnie możecie się tym zająć. Co jest ważne, no Jack Reacher to jest, słuchajcie, już seria, która ma wiele tomów i ja kupując między innymi te książki, a także inne, o których w następnych częściach mojej vlogowej serii czytać każdy może, no, tam jak książka za jakieś absolutne grosze, kupiłem też Zasady Jacka Reachera, myśląc, że to jest coś, może jakaś nowela, coś, ale nie, słuchajcie, to są po prostu Zasady Jacka Reachera, to czym on się kieruje w życiu, od absurdalnych rzeczy, jak na przykład wybrać idealny pin do karty, po tym jak zachować czujność, siadając na przykład w barze. Bo jak mówi Jack Reacher, jedyne na co możesz liczyć, to zaskoczenie, nieprzewidywalność i niebezpieczeństwo. Dzwonek naciskaj knykciami albo łokciem, żeby nie ustawiać odcisków palców.
w restauracjach i barach siadaj plecami do ściany, żeby nikt nie mógł zaatakować cię od tyłu. Miej na oku wszystkie wejścia. Chodź prawą lub lewą stroną schodów, bo jeżeli skrzypią, to najgłośniej wtedy, kiedy stąpasz po środku. Ta książka zbiera złote myśli i zasady, które Jack Reacher w swoich książkach pokazuje. Albo to, nigdy nie zaglądaj przez Judasza, po drugiej stronie drzwi ktoś może czekać, aż szkiełko pociemnieje i wtedy strzeli ci prosto w oko. Jack Reacher zasady jest właśnie książką pełną takich fajnych anegdot. Jest to naprawdę, ja to traktuję jako humoreskie, bo niektóre rzeczy są zupełnie absurdalne, a inne są kurde mądre i jest to naprawdę bardzo, bardzo fajna lektura dla fanów serii. Nie polecam kupić tego po prostu tak sobie w Empiku, bo jak ktoś nie zna humoru Jacka Reachera, czy może humoru Lee Childa, jak nie czytał tych książek, to nie będzie mógł się do tego odnieść i to może być błąd. Ale jak ktoś czytał jego książki, to bardzo, bardzo polecam zasady. Świetne uzupełnienie biblioteczki i naprawdę śmieszna książka. Zrobiłem tego kilka screenshotów. Wysyłałem na przykład mojej żonie, której opowiadałem i naprawdę jest to fajny kawał dla mnie humorystycznej książeczki. Moi drodzy, no jestem pewien, że tych książek będzie więcej, bo jak wiecie, tak wygląda biblioteczka Lee Childa i ja bym też chciał w przyszłości, jakbym miał duże mieszkanie, duży dom, żeby mieć taką ścianę pełną książek, bo to jest naprawdę dla mnie coś ekstra. Może mi się uda coś takiego kiedyś zorganizować. Trzymajcie kciuki. I cóż, kochani, mam nadzieję, że kogoś zaciekawiłem, tak? Jeżeli czytacie książki, to Jack Reacher. Jeżeli lubicie książki przygodowe, to jego przygody napisane przez Lee Childa. Naprawdę bardzo fajny kawał raczej męskiej literatury kryminalno-sensacyjnej. Filmy są ponoć spoko, ale nie oglądałem i nie będę oglądał, bo nie chcę psuć sobie tego, co przeżyłem w książkach. Być może za jakiś czas sobie te filmy zorganizuję, ale póki co jest jak jest. Bardzo polecam, czytajcie, moi drodzy, bo z tego są same plusy. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej, hej, pa, pa.